Cześć, witamy na kolejnym podcaście Grupy Kapitałowej Mobile. Tutaj kontynuujemy ten nasz główny nurt podcastów, w których już ponad rok z Wami się co tydzień komunikujemy. Dzisiaj witam Was Mikołaj Jerzy, nietypowy prowadzący, który i wyraża swoje opinie i nie jest bezstronny. Po mojej prawej Marcin Kowalski, sympatyk Grupy Kapitałowej Mobile. Taki spoiler, już mogliście się z poprzednich odcinków dowiedzieć, że na wiele tematów mamy trochę inne spojrzenie, ale szanujemy każdy pogląd i lubimy o tym rozmawiać. Po mojej lewej stronie Sławek Winiecki, wiceprezes GKI, pomoże nam utrzymać nasze rozważania w sferach związanych z GKI. Dzień dobry. Dzień dobry. Także okay. Za chwilę niespodzianka. A teraz opowiem, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. W pierwszej części porozmawiamy o tym, czy regulamin monopolistycznej organizacji stoi ponad polskim prawem, a w drugiej, czy rozporządzeniem można zmienić ustawę zasadniczą lub zwykłą. Także zacznijmy od razu ten pierwszy temat. I tutaj niespodzianka, połączymy się zaraz z liderem Bydgoskiej Konfederacji, organizacji, która uważa się za poszkodowaną przez regulamin jednego z dużych portali. Naprawdę nie jesteś bezstronnym prowadzącym. Uważa się za poszkodowaną. Powiedziałem się od razu. Nie jest. Powiedziałem od razu, to co, Marcin, zadzwonimy? Łączymy. To nasz debiut, więc... Tak, słucham. Dzień dobry, panie Marcinie. Mikołaj Jerzy, wita Grupa Kapitałowa Immobile. Ze mną jest Marcin Kowalski, sympatyk Grupy Kapitałowej Immobile i Sławomir Winiecki, wiceprezes Grupy Kapitałowej Immobile. Też sympatyk. Dzień dobry, witam serdecznie. W naszych podcastach poruszamy tematy głównie gospodarcze, ale niestety w obecnych czasach ta polityka czasami jest zbyt mocno wchodzi w tą sferę gospodarczą, dlatego czasami też taki temat poruszamy. I dzisiaj rozważamy właśnie, czy regulamin monopolistycznej organizacji stoi ponad polskim prawem. I chcieliśmy chwilę o tym pogadać, bo tak słyszeliśmy, że troszkę ten regulamin was tam poharatał w zeszłym tygodniu. Także jak... Naszym zdaniem nie tyle regulamin, co działanie właśnie sprzeczne z regulaminem Facebooka. Faktycznie w zeszłym tygodniu Facebook usunął konto Konfederacji. To powoduje, że nie możemy publikować nowych postów na Facebooku. Facebook nie uzasadnia swojej decyzji, to jest norma w działaniach tej firmy. Jedynie wskazuje ogólnie na naruszenia, które miały miejsce. My wczoraj na konferencji prasowej prezentowaliśmy treści, które przed usunięciem konta nam Facebook zablokował, czyli uznał je za naruszające standardy społeczności. Jedna treść profesora Kuny u Bogdana Rymana, który po prostu był przez nas obrobiony i dodany był do niego komentarz. Drugi to było zdjęcie, gdzie Facebook zakwestionował kraj. Chodziło o Niemcy i Rumunię. Okazało się zresztą, że my pisaliśmy prawidłowo w opisie do tego zdjęcia, wskazywaliśmy kraj, także kompletnie nie rozumiemy, dlaczego to zostało usunięte. I to były tak naprawdę jedyne naruszenia, które Facebook wcześniej nam, na które wcześniej Facebook nam zwracał uwagę. I dzień przed blokadą konta pojawiło się ostrzeżenie, że jeżeli jeszcze kilka razy naruszymy regulamin Facebooka, to strona zostanie trwale zablokowana, po czym następnego dnia zablokowana konto. I co zamierzacie teraz z tym zrobić?
To znaczy, tu jest kilka problemów, bo jeden problem to jest problem prawny, natomiast drugi to jest możliwość prowadzenia przez nas komunikacji z wyborcami. Jeżeli chodzi o problem prawny, to my tutaj stoimy na stanowisku, że nie naruszyliśmy regulaminu Facebooka w żaden sposób. No i po drugie, że w związku z tym, że została złamana umowa, no to mamy prawo dochodzić swoich praw przed sądem. Oczywiście jest to sprawa dosyć zagmatwana, dlatego że Facebook, jak wiadomo, jest firmą amerykańską, w Europie dodatkowo działa za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w Dublinie. Problem też dotyczy tego, jakie prawo się tutaj stosuje. W tej chwili w Polsce toczy się jeden proces właśnie dotyczący usunięcia konta. To jest proces, który... Fundacja Panoptykon, prawda? Słucham? To Fundacja Panoptykon? Czy... Tak, tak. Fundacja Panoptykon, w zasadzie społeczna inicjatywa SIN, nie chciałbym pomylić nazwy, której usunięto konto w 2018 i tam póki co ta sprawa jest o tyle istotna, że sąd tam uznał swoją właściwość, czyli uznał, że sąd polski może rozstrzygać podobne sprawy przeciwko Facebookowi, a po drugie w ostatnim czasie uprawomocniło się postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, czyli na podstawie tego postanowienia sąd Facebook powinien przywrócić konto, które zostało usunięte w 2018 roku i umożliwić publikację nowych postów do czasu. I no tutaj też na pewno będziemy śledzić tą sprawę, w jaki sposób Facebook będzie wykonywał ten wyrok, a jeżeli nie wykona, to jakie środki prawne ewentualnie zostaną zastosowane. Gdyż to jest też problem związany z tym, że no nad budową profilu, który liczył sobie 670 ponad tysięcy obserwujących w chwili usunięcia, my w budowę tego profilu włożyliśmy też sporo pracy i pieniędzy i pozostaje też pytanie o to, jak powinny wyglądać rozliczenia w takim przypadku, kiedy firma jednostronnie usuwa taki profil. Natomiast druga kwestia to jest kwestia komunikacyjna. No, my jesteśmy w takiej sytuacji, że nie mamy dostępu takiego stałego i regularnego do dużych mediów. Poza tym nasz elektorat jest zupełnie inny niż pozostałych partii, czyli to są przeważnie ludzie bardzo młodzi, gdzieś w granicach 18-30 lat. I w związku z tym zablokowanie nam konta na Facebooku bardzo nam ogranicza komunikację z naszą grupą docelową i to jest dla nas pewien problem komunikacyjny. No, będziemy tutaj, w tej chwili intensyfikować działania na innych kanałach. Panie Marcinie, bo tu pan nie widzi, ale tu Sławek Winiecki się wyrywa do jakieś pytania, chce chyba zadać. Tak, dobra. Nie tylko Sławek, nie tylko Marcin też, ale to powiedzmy już. Po pierwsze, nie zgadzam się z tym, co pan mówi o możliwościach komunikacji, bo z tego, co widzę, żadne profile poszczególnych polityków... O tym chciałem powiedzieć, tak. Mhm. Poszczególnych polityków nie zostały zablokowane, natomiast nie zgadzam się również z tym, że to w jakiś sposób rujnuje wasze zasięgi, bo mówi o was w tej chwili połowa Europy. Prawdopodobnie jesteście pierwszą partią, więc... Jeżeli chodzi o zasięgi Konfederacji, to chyba nic lepszego nie mogło się wydarzyć w tym czasie, żeby tak wielu ludzi mówiło o was jako partii, która jest uciemiężona przez monopolistyczną korporację. Może oni pomyśleli, że to jest jakiś polski odłam tworzony przez Donalda Trumpa, bo Konfederacja to się kojarzy tam. No, na liście ucieśnionych jesteście wy i Donald Trump, tak źle nie jest. Być może, znaczy faktycznie nie zostały ucięte profile liderów Konfederacji póki co, aczkolwiek bodajże Artur Dziambor ma w tej chwili obcięte zasięgi. O, to akurat bardzo dobrze, bo to on padł chyba najbardziej ofiarą. Sam test, które wygłaszał swego czasu na temat wolnego rynku, pamiętamy jego słynne słowa, w którym, prawda, bronił drukarza, że drukarz ma pełne prawo wykonać usługę lub nie, w zależności od tego, czy podoba mu się jakość, treść tej usługi, czy się nie podoba. Więc Dziambora chyba najbardziej boli, że to, co nagadał, w tej chwili czuje na własnej skórze, prawda?
Znaczy niby tak, chociaż tak dosłownie tutaj zastosować porównanie z tą sprawą drukarza, dlatego że w sytuacji drukarza mamy jednak wybór drukarzy. Jeżeli jeden nie przyjmie materiału, można iść do innego. Natomiast a w internecie nie macie wyboru, ani komunikacyjnie nie jesteście w stanie się skomunikować z wyborcami w inny sposób niż Facebook? Przepraszam bardzo, panie Marcinie, ale kiedy ja słyszę takie zdanie, że wy nie macie teraz możliwości komunikować się z wyborcami, bo wam profil na Facebooku bardzo słusznie zresztą i prawidłowo w moim odczuciu zablokowano. Uważam też, że jakimś dość sporym niedopatrzeniem i lenistwem ze strony moderatora jest utrzymywanie bardzo dużej ilości profili działaczy Konfederacji, którzy wypisują tam jakieś niebotyczne bzdury i łamią tym samym nie tylko regulamin Facebooka, ale również zdecydowanie poczucie smaku wielu osób i jakby to, co można uznać za treść przyzwoitą lub nieprzyzwoitą. To jest moje odczucie i tutaj nawet koledzy, którzy ze mną są w studiu, zdecydowanie już się wyrywają do kontry. Natomiast jeżeli wy komunikujecie się i wasza siła polityczna zbudowana jest na fejsie, no to używając tego języka młodzieżowego, no sorry, no to trochę cringe. No. Bo właśnie tematem dzisiejszego odcinka jest, bo to zadaj jeszcze raz pytanie, bo tematem jest to nie było pytania. Nie, no pytanie było, tak, czy wy opieracie swoją komunikację z wyborcami tylko na Facebooku? To znaczy, że po prostu no, nadmuchaliście w jednym miejscu pewien balon, no, który teraz pękł i z tego balona poszedł spory smród. Ale było to znaczy, nie tylko na Facebooku, poza tym komunikacja, tu się zgodzę z wcześniejszym głosem, że faktycznie są jeszcze profile liderów Konfederacji, które na szczęście cały czas dla nas funkcjonują i przez nie możemy się komunikować z wyborcami. Natomiast zwracam uwagę, że profil Konfederacji w ciągu ostatniego pół roku był najszybciej rosnącym profilem spośród polskich partii politycznych i największym profilem. I jednak w takiej sytuacji, kiedy mogliśmy jednocześnie komunikować się z profili personalnych i z profilu partii politycznej, to taka komunikacja jest jednak bardziej skuteczna, zważywszy też na to, jak działają algorytmy Facebooka, że jednak nie każdy obserwujący jakąś stronę cały czas widzi wszystkie materiały przez nie publikowane. Natomiast ta druga rzecz, no z tym się kompletnie nie zgadzam. Gdyby Facebook na początku przy tworzeniu kont i to w zasadzie każdemu użytkownikowi tłumaczył, jakie są standardy społeczności i czego on nie będzie mógł na Facebooku zobaczyć, no to by się okazało, że być może wiele osób by nie założyło tego konta. My nie złamaliśmy regulaminu, dlatego że nie ma żadnego zapisu. W waszym odczuciu, w odczuciu Facebooka złamaliście. Wie pan, to jest kwestia regulaminu. Marcin, regulamin Facebooka jest w taki sposób napisany, w sposób tak ogólny, bo my również mamy problemy z niektórymi materiałami, jest tak ogólny, że w zasadzie niezłamanie w 30-minutowej wypowiedzi regulaminu tej firmy jest niemożliwe, po prostu niemożliwe. Jakbyś na przykład, no, pamiętasz, czytaliśmy, my zrobiliśmy taki podcast wcześniej, Emocje czy Warsztat, w którym ze Sławkiem właśnie wymienialiście poglądy na ten temat. To ilość zasad, które YouTube napisał, że naruszyliśmy, była tak ogromna i było ich tak dużo, że nie wiem, ja tego nie odczułem, ale tam nawet podobno naomawialiśmy do nie, Marcin, do różnych ale to, że rzeczy, słuchaj, Marcin, my gramy na granicy spalonego. Ale na żadnej granicy. To jest algorytm. To jest algorytm. Ty wymieniłeś kilka religii w tamtym podcaście i zostaliśmy zbanowani za promocję jakiejś religii. Zresztą ten przykład, o którym mówiliśmy, tej sprawy, którą pilotuje Fundacja Panoptyko, ona dotyczy właśnie tego, że tą organizację, która zajmowała się, tam bodajże chodziło w tych kwestionowanych materiałach o zanieczyszczone narkotyki, oskarżoną o promocję narkomanii. Czyli ten algorytm, czyli ten klucz doboru materiałów, które naruszają standardy, jest często bardzo przypadkowy mimo wszystko, i niesprawiedliwy. Mimo wszystko dotyczy to jednego materiału czy jednego postu, a w waszym przypadku odcięli wam po prostu konto. Musimy wszyscy wziąć lekcję z tego i zastanowić się, czy są jeszcze jakieś
nie cenzurowane. Jest albi. No właśnie, chciałem panu Marcinowi odpowiedzieć, że oczywiście porównując do drukarza, można sobie iść w inne miejsce w internecie, natomiast różnica między Facebookiem a Albiklą jest dosyć spora w Polsce, jeżeli chodzi o zasięgi i też regulaminy, skorzystane. Zapewne nie. Być może regulamin jest korzystniejszy dla użytkowników. Natomiast nie jest też tak, że na Facebooku świat się kończy. Młodzi ludzie, w tej chwili bardzo młodzi, korzystają przecież też z innych portali. Mamy Instagrama. Może Corwin Mikke z Brownem TikToki nagrywać. Mamy TikToka, na którym też aktywnie działamy. Mamy YouTube'a, chociaż akurat na YouTubie treści polityczne w Polsce dosyć ciężko funkcjonują. No i też mamy Twittera, gdzie też w ostatnim czasie Konfederacja dosyć dynamiczny wzrost notuje. Natomiast patrząc na to, co się działo, wszystkie te portale społecznościowe mogą w pewnym momencie po prostu sobie wybierać, kogo zablokują i to jest naszym zdaniem niebezpieczne, bo to jedna. Ale panie Marcinie, dlaczego pan chce odmawiać im prawa do tego, żeby blokowali te treści, które uważają za treści szkodliwe lub łamiące regulamin? To nie jest trochę tak? Pan sam powiedział, że ten zasięg Konfederacji zwiększył się potężnie w ostatnim czasie. Pan znakomicie wie, dlaczego się zwiększył. Otóż poprzez radykalizację treści i poprzez to, że mi się bardzo podoba ten termin, zapożyczyłem go od Wojciecha Smarzowskiego, nie jestem jego autorem, poprzez to, że gracie na granicy spalonego cały czas, te zasięgi rosną wam w sposób symetryczny i bardzo szybki, no ale powodując ten wzrost wyrazistością swoich poglądów i swojego przekazu, który w moim osobistym odczuciu wielokrotnie wykracza poza granicę i dobrego smaku i czegoś, co ludzie przyzwoici powinni lub nie powinni głosić w życiu publicznym, ale to jest moje odczucie, no przez to te zasięgi wasze doszły do takich monstrualnych granic i wy chcieliście więcej i więcej, aż dostaliście po łapach i teraz siedzicie i zbytnio nie wiecie, co zrobić. Ja się nie zgadzam z teorią Sławka, że prywatne konta liderów rekompensują w jakiś sposób i powodują, że wy na tym zyskujecie. Ja uważam, że Facebook wam dał po łapach skutecznie. Ja na przykład dzięki temu, że obserwowałem waszą stronę facebookową, wiedziałem, co się u was dzieje i tych głupot wielokrotnie się na tym łapałem, że tych głupot słuchałem, natomiast w tej chwili nie mam już tego dostępu i jakoś tak mi się trochę bardziej higienicznie żyje, bo nie mam też polubionych waszych prywatnych profili i myślę, że taka liczba osób jest całkiem spora, tak? Czyli wyście sami padli trochę ofiarą swojego radykalizmu, który nadal postępowałby dalej, a administracja Facebooka po prostu to przecięła. Zgadza się pan ze mną, czy nie? No nie, absolutnie się nie zgadzam. Jedynie możemy tutaj dyskutować na temat tych zasięgów faktycznie indywidualnych profili. W tej części jestem się w stanie zgodzić. Natomiast regulamin Facebooka przede wszystkim zakazuje podawania fałszywych informacji. Tak jak wskazałem trzy przypadki, w którym materiały zostały zakwalifikowane jako fałszywe i to były jedyne trzy przypadki w zeszłym roku. Zresztą to nawet nie były nasze materiały, tylko to były materiały obrobione. Tak jak mówiłem, wywiad profesora Kuny u Bogdana Rymanowskiego. Ale tutaj pan dodał, że opatrzony waszym komentarzem, ale jaki to był komentarz, już pan tego nie dojaśnił. Bo tu nie chodzi tylko o wywiad Kuny, tylko jeszcze... To była chyba tylko transkrypcja. Było jakieś coś dodane od was? Tym materiałem. To znaczy, wydaje mi się, że to była tylko zacytowana wypowiedź. Nie było żadnego elementu ocennego w treści posta. Tam po prostu większość postów na Konfederacji, jeżeli zawierają, na profilu Konfederacji, jeżeli zawierały obraz lub wideo, to najczęściej tą treść powielały z jakimś tam wezwaniem na końcu. Czyli tutaj naruszenia nie było. Zresztą my nauczeni bo profil prezesa Janusza Korwin-Mikke został usunięty przez Facebooka ponad rok temu. To też jednak pilnujemy tego przekazu, który jest przez nas na profilach oficjalnych
udostępniany, żeby nie było powodu do zgłaszania naruszeń, bo tak jak mówię, no, dostaliśmy wcześniej już ostrzeżenie usunięciem profilu Janusza Korwin-Mikke. No i tutaj no, oczywiście to nie jest tak, że my teraz załamiemy ręce i stwierdzimy, że bez Facebooka nie jesteśmy się w stanie komunikować z wyborcami. Owszem, mamy to zadanie utrudnione. Dzisiaj startuje fanpage klubu poselskiego, koła poselskiego Konfederacji, który będzie budowany od nowa. No i też wzmocnimy działania w innych kanałach. Ale znowu na tym złym Facebooku, czy gdzie indziej? Na Facebooku. Ale tak. Chciałem, żebyście panowie zwrócili uwagę, żebyście państwo zwrócili uwagę na jedną istotną rzecz, że prawdopodobnie ta korporacja jest bardzo konsekwentna w przestrzeganiu zasad ujętych w regulaminach, ponieważ nie podaje powodów, dla których wasz profil został usunięty, a jedną z głównych zasad jest podawanie nieprawdziwych informacji, więc dlatego może milczy. Jeżeli weźmiemy cały internet i zastanowimy się, które portale społecznościowe nie są cenzurowane co do treści materiałów zamieszczanych, obawiam się, że zmierzamy do paradoksu, że jedynym miejscem, gdzie będziemy mogli swobodnie rozmawiać i zamieszczać filmy, będą portale niestety pornograficzne, bo tam nie ma problemów z treścią. Więc może to nas czeka. Grzegorz Braun? Nie ta forma. Nie, będziemy po prostu rozmawiali, zamieszczali filmy na tych platformach, bo tam na pewno cenzura nie działa, przynajmniej co do filmu. Ja pamiętam, że zrobiliśmy kiedyś taki podcast, albo to było o inflacji, albo o zielonej transformacji. To parę miesięcy temu i dostaliśmy takie ostrzeżenie, że to nie jest zgodne, że nasza wypowiedź nie jest zgodna z polityką Unii Europejskiej. I tak słuchaliśmy to kilka razy i chyba to musiała być jakaś niepublikowana polityka Unii Europejskiej, bo nie mogliśmy się dowiedzieć, o które zdanie chodziło. Oczywiście nikt nigdy nie pisze, o jakie zdanie chodziło, ani o jaką statystykę. Dokładnie tak samo na przykład profile firmowe w Google. Przecież można stracić tę wizytówkę na mapach Google i zasadą Google też jest to, że nie udziela się informacji, dlaczego została usunięta, tylko po prostu, że narusza zasady, standardy. I trzeba wówczas samemu się zastanawiać, co tam zrobiono źle. To są najczęściej takie techniczne sprawy, czyli ktoś gdzieś tam wybierze sobie miejsce prowadzenia działalności i obszar. Natomiast jest jeszcze na przykład taki problem, że bardzo dużo firm w Polsce jest poddanych kontrolom chociażby UOKiK-u pod kątem stosowanych wzorców umownych. Ja miałem kiedyś, już kilka lat temu, kontrolę i pamiętam, że zakwestionowano przez, który mówił, że mogę klienta w całości albo w części zwolnić od zobowiązania. Czyli mogę klientowi powiedzieć, że za darmo mu poprowadzę sprawę. I to UOKiK zakwestionował, bo było to jednostronne podejmowanie decyzji przeze mnie, bez konsultacji z konsumentem. No, było to dla mnie dosyć... Ale usunąłem ten zapis, żeby jakiejś kary nie dostać. No i pytanie, czy UOKiK w ogóle kiedykolwiek przeglądał regulaminy portali społecznościowych, które działają w Polsce, bo wydaje mi się, że patrząc na regulamin Facebooka, tam w zasadzie wszystko jest jednostronne. Znaczy, myślę, że jeżeli chodzi o regulaminy sklepów internetowych, to one są dość mocno przeglądane, to element umowy. Natomiast sklepy, dokładnie. Sklepy tak, natomiast jeżeli chodzi... Raczej wątpię. Jeżeli chodzi o Facebooka, to ja niestety nie mogę przypomnieć sobie, jaką ja zawierałem z Facebookiem umowę. Nie, to nie miało formy. No przyłączyłem się do jakiejś społeczności i to chyba nie nosiło znamion umowy. Po prostu byli uprzejmi i pozwolili mi funkcjonować, bo przy okazji zabili mi naszą klasę, czy jakieś inne bardzo. No, tam jeszcze trochę trwało. No tak. Bo no, zawiera się umowę tutaj przez założenie konta po prostu i akceptację regulaminu, który później jest po prostu zmieniany, nie? Wielokrotnie. Ostatnia zmiana była w zeszłym roku, bodajże aktualizacja o zasady w związku z COVID-19. A to takie wolnorynkowe serce, panie Marcinie, u pana to tak nie krwawi, jak tak? Ale Facebook jest wolny.
wolnym rynkiem? Znaczy nie, no, wszystko jest wolnorynkowe. Wolnorynkowe. Oczywiście, ale dla mnie... Facebook jeżeli, nie jest mamy, jeżeli mamy nie sytuację, jest w której mamy praktycznie monopol, bo nie ma... Monopol na co? Mówiliśmy o tym, że portali społecznościowych jest ileś, ale każdy z nich ma swoją specyfikę i nie ma w zasadzie w tej chwili konkurencji dla Facebooka. Przed chwilą mówiliśmy o naszej klasie. No, naszej no wie klasy pan, no wolny rynek, no, skoro Facebook wyciął konkurencję, to nie ma naszej klasy. No, to mógł pan, nie wiem, dotować naszą klasę ale na przykład. Już w zasadzie pierwsze prawo trustowe się pojawiło po śmierci Rockefellera w Ameryce i ono jakby uznało, że to, że doprowadzili do tego monopolu, to był błąd i nie można do tego doprowadzić. I teraz wydaje się, że przespali taką sytuację, czyli regulatorzy przespali moment, kiedy można uregulować i teraz Facebook nie jest narażony na żadną konkurencję, bo albo może wykupić każdym inną inicjatywę, albo może wpłynąć na regulatorów, żeby się od niego odczepili, ale doszliśmy do takiego panowie, paradoksu. Panowie, chcecie powiedzieć, że wy chcecie uregulować? Nie, poczekaj. Wy, zwolennicy liberalizmu, wolności gospodarczej, radykalni, chcecie to przepisami uregulować? Możliwość ograniczenia rozwoju prywatnego podmiotu? Nie, no wolność słowa mamy uregulowaną. No, ale jakby, ja mówię teraz o wolności słowa mamy uregulowaną. Tak, bo ja kiedyś taką... Nie chodzi o to, żeby powoływać jakiś urząd, który będzie cenzurował Facebooka, no bo to na coś takiego to nigdy bym czegoś takiego rozwiązania nie pochwalił. Natomiast zwróćmy uwagę, że w tej chwili, tak jak mówiłem na początku, co my możemy zrobić z Facebookiem, to jest droga przez mękę. Przecież my ten wyrok otrzymamy za 10 lat. I chociażby od tego trzeba by zacząć, żeby ustalić jakiś katalog rzeczy, których Facebook nie może sobie administracyjnie jednostronnie robić po prostu, bo jest to sprzeczne z polskim prawem. A kto ma to ustalić, panie Marcinie, pana zdaniem? I określić kontrolę sądową, żeby sprawy te były rozstrzygane tak jak inne sprawy w takich dziedzinach, tak jak na przykład prawo sporach w okresie wyborczym, które w ciągu 24 godzin muszą być rozstrzygane. Przecież to są proste sprawy. Jest regulamin, widzimy naruszenie, sąd wydaje wyrok i tu rzeczywiście ta sprawa się może skończyć w trybie 24-48-godzinnym. Brzmi to świetnie. Niestety obawiam się, że osoby, które dziś są w głównej partii rządzącej i w głównej partii opozycyjnej, postanowią zrobić to referendum ankietą na Facebooku lub coś podobnego, co na pewno nie doprowadzi do określonych skutków. Poza tym nie wiem, czy za 10 lat przy tempie zmian, które obserwujemy, nie będziemy przypadkiem sądów mieli już jako profili facebookowych i nie będzie robił tego Facebook algorytmem. Niestety w tą stronę to zmierza. Zresztą kto by pomyślał, że będziemy tęsknili za wydziałem cenzury, takiej klasycznej, robionej przez partię rządzącą, gdzie zasady są mniej więcej znane, czyli wielkiego wodza się nie obraża. Tutaj podobnie odczytuję pomysł Konfederacji, jak ty pomysł na to, żeby, jak rozumiem ustawą, ja nie wiem, ja jestem przyzwyczajony trochę, bo ja śledzę, staram się mniej więcej przynajmniej śledzić to, co politycy Konfederacji w przestrzeni publicznej wypowiadają. Ja pamiętam znakomicie, jak poseł Kulesza na początku pandemii, kiedy jeszcze, że tak powiem, raczkował koronawirus, był zwolennikiem dość radykalnych obostrzeń w tym zakresie. Później wam się tak trochę odmieniło, jak zobaczyliście, że interes polityczny na tym można zbić. I teraz jak słucham pana i słyszę, że pan mówi, żeby regulacją jakąś, jak rozumiem, sejmową, czyli ma być nowa ustawa, rozporządzenia i tak dalej, pewnie jakiś organ, który podejmowałby decyzję w sprawie, czy prywatna firma może umieścić wasz profil lub nie. Ale no przecież mówiłem, że nie organ, no to kto? Tylko... Organ nie, czyli co? Marcin, czyli co, panie Marcinie, czyli co? Nie, ale jeżeli nie organ, czyli co? Sąd. To nie organ?
Ale ale myślę, przepraszam, ale w każdej sprawie jednym z podstawowych w naszej konstytucji jest możliwość skorzystania z ochrony sądowej. Natomiast tutaj jesteśmy praktycznie pozbawieni tej drogi sądowej, bo droga sądowa, która skończy się za ileś lat w świecie portali społecznościowych, jest fikcją. Przecież tam ludzie nie pamiętają, co się przedwczoraj stało, a co dopiero będą pamiętać, jak za 6 czy 10 lat przywrócony zostanie profil. Ja myślę, że to będzie już zjawisko z innej epoki w tym momencie. Musimy złapać szerszy obraz, bo jakby tutaj kiedyś zrobiliśmy taki podcast, gdzie z Nikiem Michalakiem, który po prostu ma podwójne obywatelstwo, i rozmawialiśmy o różnicach między Polską a polskim systemem prawnym czy edukacji amerykańskim. On mówił, że kiedyś, jak pamięta swoje lata szkolne, to oni mieszka w Waszyngtonie, oni mieli taką prostą definicję wolności słowa. Wolność słowa to jest po prostu coś, z czym się nie zgadzasz, ale musi funkcjonować, żebyśmy dalej byli Ameryką. On niestety wtedy ubolewał to, że to w Ameryce też się już skończyło, ale pytanie jest takie, czy każdy nie powinien w jakiś sposób walczyć o to, żeby nie było tej blokady, bo to teraz dotknęło Konfederację, w zeszłym roku Donalda Trumpa, później może dotknąć, nie wiem, Razem, PO, PiS czy cokolwiek, nas może dotknąć tu, czy na innych platformach, czy na platformach chociażby zakupowych jak Booking. Jeśli nie będziemy teraz próbowali robić jakichś rozwiązań, to minie znowu kolejne lata i te organizacje jeszcze silniejsze. Słuchajcie, ale czy przypadkiem nie jest tak, że rząd polski powinien zareagować na tą sytuację, bo doszło do naruszenia zasad debaty publicznej, mimo wszystko? No tak jak wcześniej panowie zaczęli mówić, to... Czyli co rząd powinien zrobić twoim zdaniem? Zdelegalizować działanie Facebooka. To z reakcji naszego rządu można się przy okazji obawiać. My nie bierzemy kasy za rządzenie państwem. Przepraszam, ale rząd Facebook powinien obawiać się delegalizacji. Facebook nie jest legalny we wszystkich. Dokładnie. Tylko że w rządzie w tej chwili istnieje Ministerstwo Cyfryzacji od kilku lat, które z Facebookiem, z tego co pamiętam, chyba ustaliło, że jest jakiś w tej chwili punkt kontaktowy, gdzie można składać odwołanie od usuwania treści w Polsce. I to jest jedno osiągnięcie. Mnie bardzo dziwi, i zresztą nas też w Konfederacji wszystkich dziwi, dlaczego informację o usunięciu naszego profilu dostał wcześniej wiceminister cyfryzacji niż my. I tutaj jest to dosyć interesujące, skąd on wiedział ponad godzinę wcześniej o tym, że Facebook nam usunie konto. A to który wiceminister? Minister Cieszyński na Twitterze napisał gdzieś koło 10, że dzisiaj Facebook usunie stronę Konfederacji. To ten od maseczek, on dużo wie. Jeszcze nie w trybie dokonanym. Że te twoje takie z dziennikarstwa śledczych, a które, a kiedy, a co zrobić teraz? Natomiast jeżeli już mówimy o tych moich naleciałościach z dziennikarstwa, to ja bym zdecydowanie zaprotestował przeciwko temu, co ty, Mikołaju, powiedziałeś, a mianowicie temu, że wolność słowa i ograniczenie wolności słowa przyrównujesz do likwidacji, czy do zablokowania, czy do w całości lub w części możliwości publikowania swoich głupot przez jakiś tam podmiot na jednym prywatnym, przepraszam bardzo. Ja jestem jak Konfederacja Urdzenia, czyli ja jestem na tyle wolnorynkowy, że uważam, iż Facebook ma pełne prawo blokować takie profile, które tylko chce, które w odczuciu Facebooka nie spełniają regulaminu Facebooka. Ja się w tym pełni 100% zgadzam. Ja jako zwolennik wolnego rynku jestem tutaj zwolennikiem dokładnie takiego rozwiązania. Ja jako osoba, która szanuje wolność każdego, uważam, że takie postępowanie doprowadzi do tego, że w końcu
ludzie inteligentni będą mieli przestać się wypowiadać, żeby nie obrazić głupich. I teraz każdy może sobie wybrać, które poglądy uważa za głupie czy niegłupie. I odbiorca powinien decydować, co i jak uważa. Dlatego, że... A to jest apel do Rady Mediów Narodowych. Nie, dla każdego z nas. Żebyśmy słuchali tego, co chcemy. I podejmowali świadome decyzje. Później będziemy mieli konsekwencje swoich decyzji. A nie to, że jakaś organizacja nie chce się narażać na konkurencję rynku, więc wykorzystuje wszelkie mechanizmy nacisku politycznego, Departament Stanu i tak dalej, i tak dalej. Różne takie. Stanu nie. No my jeszcze nie mamy, nie. Ale wykorzystuje narzędzia polityczne do niszczenia konkurencji, a następnie czerpie korzyści z wolnego rynku. To nie jest normalne. Nie możesz sobie teraz otworzyć Albicle i mieć takiego, czy jakiegoś innego. Nie, no możesz, Sakiewicz, próbuję. I konkurować z nimi. Mam tam nawet profil. No właśnie, bo ta konkurencja jest jednak w tej chwili dla Facebooka. Wolny rynek, przyzna pan, że to wolny rynek zabił naszą pracę. Ale nie jest to do końca wolny rynek, bo mówiliśmy przed chwilą, jeden z panów wspomniał o prawie antytrustowym w Stanach i to prawie, które nie miało swojego początku teraz, kiedy w Stanach ten wolny rynek jednak nie jest już taki stuprocentowy, ale jeszcze w tych czasach, kiedy faktycznie panował tam dziki kapitalizm i wtedy już zaczęto walczyć z monopolami, bo monopol jednak nie jest zgodny z ideałami wolnego rynku. W tym momencie następuje złamanie jednak tych zasad, które w gospodarce wolnorynkowej panują. I to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, czy Orlen ma prawo odmówić tankowania samochodu przez sympatyków Konfederacji. No to jest mniej więcej to samo. Też można powiedzieć, że mogą sobie zatankować na innej stacji. No ale jeżeli inna stacja już w tym momencie, jak jeszcze Orlen część Lotosu przejmie, chociaż nie jest wyjątkiem stacji, to ta inna stacja może być oddalona o 200 km. Nie, absolutnie nie są. Nie jest to przykład, który jest reprezentatywny dla zdarzenia Facebook, ponieważ tu dochodzi do umowy, nie jest. Tu dochodzi do umowy kupna-sprzedaży. Więc nie wiem, może podnieść tą cenę do 12 zł dla polityków i sympatyków Konfederacji. I wtedy można się zastanawiać, czy to jest etyczne, zgodne z prawem. Ale wystarczy sobie porównać. Natomiast Marcin nie rozumie, co to jest wolny rynek. Może dlatego jest jego obrońcą zaciekłym, ponieważ wolny rynek. No, po pierwsze, ile zapłaciłeś Facebookowi, Marcin, w całym swoim życiu? No, trochę zapłaciłem. Przelewów zrobiłeś? Tak. Prywatnie? Nie. Na treści, które sponsorowałem. No, czyli promocje, różnych, tak? Oczywiście, tak. No i okay. W przeciwieństwie do Konfederacji byłem bardzo zadowolony z usługi, ponieważ to, co kupiłem, dostałem. No, czyli widocznie to, co tam mainstream potrzebuje. Ale my z płatnej usługi Facebooka byliśmy też bardzo zadowoleni tutaj. No wiadomo. Tutaj. Natomiast to nie jest organizacja wolnorynkowa, ponieważ zasięg, którym obejmuje świat, nie czyni już tej przestrzeni wolnorynkową. Wszystkie alternatywy musiałyby być abstrakcyjnie finansowane, czyli abstrakcyjnie wysoko finansowane, żeby spróbować dogonić. No Chińczycy poradzili sobie z Facebookiem. Tak. No i nie chciałbym, żebyśmy nie używali tych narzędzi, które się używają. Bo jakby tutaj wszelkie obszary naszego życia nie narażone na konkurencję, a monopol nie jest narażony na konkurencję, mają, te bardzo słabo się rozwijają. Wystarczy sobie, nie wiem, porównać tradycyjną służbę zdrowia albo stomatologię. Rozpakujesz teraz puszkę Pandora. Dobra, nie, to cofamy. Bo pana Marcina do jutra. Czytam Gazetę Polską, Sakiewicz twierdzi, że Albicle rozwija się znakomicie. Jasne. Dobra, czyli ty obejmiesz Ministerstwo Cenzury, wygra Zjednoczona Partia Mainstreamu? Nie, panowie, ja nie jestem, podobnie jak wy, zwolennikiem jakichś nowych regulacji prawnych, które mają cenzurować, zmuszać do publikacji, zmuszać do utrzymywania danych profili, ograniczać regulamin i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem wolności słowa i wolnego rynku. Słuchajcie, panowie, jako miłośnicy demokracji, Marcin jest miłośnikiem demokracji, jest nas tutaj czterech. Kto jest za tym, żeby usunąć Marcina Kowalskiego z dyskusji. 3-1.
Czyli co, kończymy? Demokracja. Czyli ten temat kończymy. Bardzo dziękujemy, panie Marcinie, za udział, przybliżenie tej sprawy. Dziękuję bardzo. Liczymy, że w imieniu wszystkich, którzy mogą byli i mogą być w przyszłości poszkodowani, że uda wam się o swoje prawa skutecznie walczyć. Ja z tego liczenia się wykluczam, ale też nie bardzo dziękuję. Marcin, nie wiem, dlaczego mówisz. Już nikt ciebie nie słyszy, bo wykluczyliśmy twoje konto. Także możesz się nie starać. I to demokratycznie. Wprowadziliście, w praktyce wprowadziliście to rozwiązanie, ale które chce się wprowadzić. Masz wszystko, co potrzeba. Gadałeś niezgodnie. To było rozwiązanie Facebooka. Właśnie gdybyśmy nie wprowadzili, to by było takie. To jest demokracja w najlepszym wymiarze. I mieliśmy jeszcze do tego 100% frekwencję, co się rzadko zdarza. Także panowie. Okej, czyli co? Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Również. Do usłyszenia. Do zobaczenia. No dobra, no to ten temat myślę dość obszernie. Wiem, jak to wygląda po drugiej stronie. Omówiliśmy mimo wszystko. Uważam, że to jest temat szerszy niż samej tego, czy się zgadzamy z jedną partią, czy z inną. Myślę, że jakby zablokowano partię, czy tam Szymona Hołowni, czy PO, czy Razem, czy coś, to byłoby trochę inne spojrzenie. Nikomu tego nie życzymy. Pamiętaj, że rozmawialiśmy trochę szerzej o wolności słowa i uważam, że rzeczy, które wypowiadane w przestrzeni publicznej, które nie są niezgodne z polskim prawem, powinny być na platformach, które w Polsce mogą działać, powinny być publikowane. Także to, co mówisz, jest oczywiście prawdą, natomiast ja zostaję przy swoim. Młodzi ludzie niosą w sobie bunt. I myślę, że nic lepszego Konfederacji nie mogło w tej chwili spotkać. I sympatycy na pewno dostrzegą to po ponownym uruchomieniu profilu, bo przyciągną jeszcze więcej ludzi młodych, myślących jak młodzi ludzie, bez względu na wiek, bo dyktat nie jest nigdy. Dyktat tak prowadzony, zawsze odpowiedzią jest wzrost popularności antysystemowców. A to ostatnie pytanie ja mam w tym wątku do Marcina. Ja teraz jednostronnie, jako minister do spraw podcastów GKI, oddaję ci ten głos na ten jedno pytanie. Nie szastę, to ja zbanowałem. Rozporządzeniem ja wykonawczym, które wchodzi od razu. Przepraszam, że puknąłem w stół. Przywracam Marcinowi głos. I tak paradoksalnie nie uważasz, że dla tych ludzi, których Sławek określił jako buntowników, usunięcie tego profilu jakby uwiarygadnia w ich oczach to, że oni rzeczywiście byli antysystemowi i tak dalej, i tak dalej. I w tej grupie buntowników to jest przysługa dla Konfederacji? Nie, i to nie jest uważam, uwiarygodnienie? Nie uważam, żeby to była przysługa dla Konfederacji, bo... A spójrz oczami buntownika. W jednym z, znaczy, to co Sławek powiedział, czyli młodzi zbuntowani ludzie... Bez względu na wiek młodzi. Tak, to jest bez względu na wiek młodzi. To jest takie trochę analogiczne widzenie świata z roku może 68, może zdać 70, 80, może nawet jeszcze 90. Słusznie Marcin Sypniewski, nasz rozmówca, zauważył, że wraz z likwidacją ich konta na Facebooku czy zablokowaniem tego konta oni stracili możliwość komunikacji i kontaktu z wyborcami, ponieważ tego typu partia jak Konfederacja, funkcjonująca głównie w sieci i głównie tutaj wykorzystująca emocje tych młodych ludzi, którzy dzisiaj w przytłaczającej większości przebywają w rzeczywistości wirtualnej, a nie w rzeczywistości realnej, tak, oni ten bunt jakby uprawiają pod kocem, a nie na ulicy, w swoim smartfonie się buntują i w swoim smartfonie słuchają treści buntowniczych, najczęściej to są jakieś pomyje hip-hopowe, prawda, buntują się oglądając swoje MMA, tudzież buntują się słuchając bzdur, które tam im wypowiada Konfederacja, bardzo im się to podoba, bo to są treści często radykalne, one zawsze jakby pociągają i mają dość spory posłuch w moim pokoleniu i Sławka, w swoim Mikołaju, nie? To był taki zespół, który się nazywał Dr. Hakenbusch,
który po prostu co drugie słowo bluźnił, a czasem na 10 słów 9 to było bluźnierstwo. I tłumy ludzi na przełomie lat 80. i 90. kopiowało te kasety, ich słuchało i wyrażało ekscytację tym rynsztokiem, tym szlamem, bo to coś takiego dla młodych ludzi było trochę zakazanego, kontrowersyjnego, mocnego i tak dalej. Dziś czasy wyglądają inaczej, dziś życie przeniosło się w dużej mierze do sieci i Konfederacja tam, znakomicie to wiedząc i znając te prawidła, buduje tą swoją popularność i podsyca te emocje opowiadaniem tych bzdur. I oni wiedzą i czują, że wraz z zablokowaniem konta na Facebooku tracą możliwość dotarcia do potężnej rzeszy tych ludzi, ale co dla nich ważniejsze, to w tej chwili te osoby, które mają nadal profile i są politykami Konfederacji, to one są jednak, one kierują swój przekaz do pewnej zamkniętej bańki. Żyjemy w bańkach informacyjnych. Oczywiście. Poza te bańki generalnie wiele rzadko wychodzimy. Świadomy. Profil Konfederacji miał ten atut, że wychodził poza bańkę. Ja na przykład i wielu moich znajomych, którzy są daleko, co staram się na każdym kroku podkreślać w tym podcaście, od tego, co Konfederacja głosi, wiedziałem, co Konfederacja komunikuje poprzez Facebooka i poprzez obserwowanie ich profilu, nawet na zasadzie trochę powkurzania się, pośmiania i tak dalej. Tak, i to jakby obserwowałem, czyli ten profil trafiał poza bańkę. Dzisiaj już nie trafia. Ja się nie dziwię dość panicznym reakcjom polityków Konfederacji, bo oni moim zdaniem czują, że Facebook właśnie uciął im 2-3%. Tu jest jeszcze jedna zasada, bo tu jest pudełko w pudełku, a mianowicie, że proszę zauważyć, Korwin-Mikke poniekąd się nie starzeje. Wśród jego zwolenników wielu to jest tak, że świat pędzi, Korwin-Mikke jest, wygląda podobnie, mówi podobne bzdury i tak dalej. Zakończyć ten temat. Tylko ci młodzi, zbuntowani ludzie zawsze się do niego przyklejają, żeby później dojrzeć, wydoroślać i pójść dalej. On jest w tym samym miejscu, w którym jest. Ostatnie zdanie. Twoja ostra wypowiedź być może jest prawdziwa, być może nie. Niestety dowiesz się tego ankietą na Facebooku w postaci polubień nowego profilu, przewrócenia starego i zwiększenia ilości. Dowiem się w dzień wyborów. Ale mimo wszystko W dzień wyborów to się dowiadujesz, że rządzi dąd. I w przypadku takich partii on każe je najmocniej, więc tego się... To sobie nagradza. Ale może... Zakończmy ten wątek. Nie jesteśmy politykami. Myślę, że powinniśmy szanować każdy pogląd, powinniśmy o nich dyskutować, się z nimi nie zgadzać. Wyłącznie w przestrzeni gospodarczej naszego działania. Bo jeśli ktokolwiek drugą stronę obrazi, to później, tak jak zasada z dialogu, później one się tylko koncentrują na tym, żeby się napierdzielać za przeproszeniem. O, dziewice orlańskie z Konfederacji. Ale zostawmy Konfederację. Nas interesuje polityka wyłącznie w zakresie gospodarczym, w którym poruszamy się jako grupa kapitałowa i mobilna. Jak my już się, my też poświęcamy czas i środki na to, żeby nagrywać na przykład te podcasty i za jakiś czas wszystkie ta nasza praca, bo nas wyłączą. Nie chcemy tego. Funkcjonujemy na przykład na Bookingu jako Focus Hotels Booking. Akurat jest narażone na konkurencję, ale jest, powiedzmy, jeden z największych tego typu portali. Nie chcielibyśmy być usunięci na przykład za poglądy z tamtego miejsca. No tutaj mamy umowę, natomiast wysoce prawdopodobnym jest, że organizacje typu Facebook mogą kupić pakiet większościowy w Bookingu. Połączyć sposób funkcjonowania i usunąć nasze konto ze wszystkich swoich platform. Namawiamy polityków do debatowania, jak to zrobić. Oni biorą pieniądze za to, żeby zarządzać tego typu problemami. Niech zastanawiam się, jak to zrobić, żeby czasem nie utracić demokracji, bo... No akurat, wiesz co, te dwie partie, które biją się o władzę, akurat tą demokrację dość mocno szanują, wiesz. Dobrze, to kończymy ten wątek. Przejdźmy do następnego, bo to jest wątek, myślę, też w tym samym nurcie. Ja od tych 2 lat, może nie od, od,
Tak, już teraz 2 lata. O kurde, ten czas szybko leci. Od 2 lat zastanawiam się, czy rozporządzeniem można zmieniać ustawę zasadniczą lub zwykłą. Można. Jeżeli ja mogę odpowiedzieć pierwszy. Można. Nawet trzeba. Dobrze. Jak jest twoje jest to dużo wyższy poziom rządzenia i poziom generowania prawa niż jeszcze rok temu, kiedy można było zmieniać konstytucję konferencją prasową. No ale to jest de facto to, no bo ja się zastanawiam tak, no jednak, mamy jakiś proces legislacyjny, mamy też jakieś zasady ustalane w spokojnych czasach, które mają służyć temu, żeby uchronić nas przed nierozsądnymi, często emocjonalnymi decyzjami. I później pomijamy te ustawy zasadnicze i na przykład decyzja o zamknięciu nas wszystkich w domach, czy decyzja o zmianie nowo powstałej ustawy podatkowej, która jest bardzo duża i bardzo potrzebne jest w Polsce uproszczenie podatków, później jest po tygodniu zmieniana rozporządzeniem. I pytanie jest takie, czy to ma w ogóle sens? Jeżeli mówimy o jakimś nam to relacji określonym porządku prawnym, no to ta ustawa zasadnicza, czyli konstytucja, powinna stać ponad wszystkimi innymi ustawami, a rozporządzenia powinny być poniżej ustaw, i to jest jasne i oczywiste. I rozporządzeniem nie powinno się zmieniać żadnej ustawy. Jeżeli chcemy budować państwo autokratyczne czy państwo totalitarne, w którym jednostka może robić co chce z tym porządkiem prawnym, rozmontowywać go, układać tak jak chce, i to prawo może nie służyć ogółowi, tylko jednostce, no to wtedy oczywiście takie rozwiązanie jak zmienianie ustawy rozporządzeniem albo zmienianie ustawą konstytucji czy obchodzenie pewnego porządku konstytucyjnego jest na porządku dziennym, bo to są cechy autokracji, to są cechy demokratury, tak, i to są cechy dyktatury, czy takiej dyktatury taką, jaką my dzisiaj mamy w Polsce, czyli dyktatury jak na razie, jak ja to mówię, w wersji soft, takiej soft dyktatury, takiej trochę kapiszonowo-odpustowej, kartonowej, ale, dobra, ale tego typu zakusy jakby widać, jak rozumiem. Chodzi tobie o Polski Ład, tak zwany. No to już znaczy, ja bym chciał zacząć może jeszcze szybciej, obraża, bo no chcę zobaczyć tą asymetrię, czyli z jednej strony teraz pojawiła się ustawa podatkowa, która ma wiele niedociągnięć i już nawet nikt nie chce jej zmieniać, nie chce nam pozwolić jej dać pod głosowanie, żeby kompleksowo ją zmienić, tylko rozporządzeniem są zmieniane zapisy w niej. Ale taki sam przykład mieliśmy wcześniej i dotyczył on lockdownów, i tu nie był krytykowany, bo na przykład, dlaczego dla mnie to było tak trudne do zrozumienia? Dlatego, że jedną z głównych zasad przewrotu 89 roku i budowy Rzeczpospolitej od nowa było to, że w żadnym przypadku nie można zabronić działalności gospodarczej. I to jest wpisane na wprost w konstytucji, można tylko w 3 przypadkach, które konstytucja definiuje. I rządzący nie wykorzystali żadnego z tych przypadków, tylko konferencją wprowadzali jakiejś rzeczy. I to było ten pierwszy. Konferencją to nie wprowadzali. Konferencją to rozporządzenie. Przed wydaniem rozporządzenia. I wtedy nikt nie podnosił larum. Była organizowana konferencja, natomiast teraz rozmawiamy o Nowym Ładzie. Tak, a teraz mamy sytuację przede taką. Przede wszystkim musimy podziękować. Czy Polski Ład, bo już się gubię. Nie ma znaczenia, ale jak generalnie ktoś coś musi nazwać ładem, to znaczy, że będzie chaos. Co przewidywaliśmy, jest oczywiście chaos. Tak, już 9 miesięcy temu pierwszy raz mówiliśmy, że będzie wielki bałagan. Więc przede wszystkim musimy podziękować. Patoreakcja. Przede wszystkim musimy podziękować osobom, które pracują w GKI i muszą ten bałagan przygotowany przez rządzących obsługiwać, zwłaszcza zespół Kasi Kucińskiej i zespoły księgowe, które po prostu mają niebotycznie więcej pracy przez bałagan, który się wytwarza. A teraz już nie wiedzą, czy słuchać ustawy, czy ministra? Nie, myślę, że akurat Kasia ze swoim zespołem bardzo szybko dochodzi do rozwiązań właściwych. Nowy Ład, czyli co? Stary bałagan. Ty mówisz o tym, Marcin, że
że nie wolno zmieniać, że to, że PiS rządzi, PiS nie ma już większości. Nie wiem, o czym ty mówisz. Nie zmienia to faktu, że rządzi. PiS jest... wybrało 20-kilka% obywateli. Jest sytuacja taka, że poglądy PiS-u popiera, popiera główna partia opozycyjna w zakresie socjalnym chociażby. Czyli generalnie PiS ma 80% poparcia, czy ile tam teraz ma Platforma. Ponieważ w aspektach socjalnych, w programach socjalnych, w podnoszeniu podatków i tak dalej, tutaj naprawdę uważam, że te poglądy są zbieżne i to poparcie jest dużo większe niż, niż ten balans na 50% większości sejmowej. Za rozwiązaniami podatkowymi, które w Polskim Ładzie wprowadza Prawo i Sprawiedliwość, posłowie Platformy Obywatelskiej nie głosowali i trzeba tu odbyć. Głosowali przeciw? Głosowali przeciw, oczywiście, że głosowali przeciw. Trzeba było budować szybką większość do Polskiego Ładu w trybie dość pilnym, tak? I po to byli Mejzowie, Kukizowie i inni Ezowie, żeby Polski Ład przegłosować w trybie pilnym i żeby dzisiaj to rozporządzenie, o którym mówi Mikołaj, które jakby prostuje Polski Ład, no tutaj może panowie jesteście znakomici od strony ekonomicznej w tym, żeby wyjaśnić te wszystkie meandry, a od strony politycznej wygląda to w sposób bardzo prosty, wręcz banalny. Szalejąca inflacja, obniżający się poziom życia wielu ludzi oraz chęć zmiany, prawda, chęć zmiany jakby wektora trochę politycznego, tak? Próba pokazania, że jest się bardzo blisko ludzi i to PiS robi Polskim Ładem, czy stara się zrobić, czyli stara się docenić swój elektorat i go dopieścić takim sygnałem i takim przekazem. Na razie mówię tylko w sferze przekazu pod tytułem my jesteśmy z wami, emeryci, najmniej zarabiający, ludzie młodzi i tak dalej. Oczywiście się nie udało, to jest klęska. Chcą pozwać rząd, ale to jest, że część emerytów, to jest oczywiste, że to się nie udało i to się nie uda. Proszę spojrzeć na wiceministra, już nie pamiętam jak się nazywa, Palkowski, chyba ten, to taki chłopak, który przygotowywał ten Polski Ład. Taki, ale może nie personalizujmy. Nie personalizujmy, no ale to, ale nie można bez konsultacji z przedsiębiorcami, bez konsultacji z ekspertami, bez wielomiesięcznych przygotowań, które są podparte bardzo merytorycznymi analizami i tak dalej, wprowadzić takich neobolszewickich rozwiązań, które są zapisane tak naprawdę w Polskim Ładzie, w sposób skuteczny. To mocne słowa, tylko ja się To nie są mocne słowa, wystarczy, Mikołaj, oddzielić przestrzeń ekonomiczną od przestrzeni politycznej i można takie zdania wypowiadać. Ale nie ma takiego rozdziału. Nie da się tego rozdzielić. Ty mówisz tak, ubożeje społeczeństwo na skutek inflacji. Ciekawe rozwiązanie. Jestem ciekaw, co na to ekonomiści. Elektorat PiS-u, skutek inflacji, elektorat PiS-u to jest elektorat bardzo jasno określony. To są często ludzie starsi, to są często ludzie, którzy zarabiają. To jest bardziej polityka. Ile kosztowało kupienie jednego głosu? No, 16 tysięcy złotych w wyborach 2019. Mówisz teraz o legalnym, oficjalnym szacunku. Nie, tak, mówię o wszystkich budżecie kampanii wyborczej. Nie. Mówię o wszystkich transferach socjalnych, które zostały to są poczynione. Różne szacunki. Różne szacunki. Ale ile? 11 tysięcy to musiało być złotych. Pewnie tak. To 11 tysięcy złotych partia rządząca wydała w transferach socjalnych do najuboższych po to, żeby zyskać głosy. To 16 tysięcy złotych, to jest każdy wyborca, który przychodzi, wkłada kartkę z zakreślonym PiS-em, kosztuje 16 tysięcy złotych. Tak mniej więcej działa. To ja chcę powiedzieć, że naprawdę nie warto odrywać ekonomii od polityki. Nawet powiedziałbym, że można się przestać interesować polityką, tak jak porządni obywatele pewnie by chcieli, a skoncentrować się na ekonomii, rozwijać te umiejętności, bo jeżeli 16 tysięcy kosztuje głos, no to można by założyć, że w końcu tego państwa nie będzie stać. I Nowy Ład nie jest dopychany kolanem, bo ktoś ma widzimisię. Tak jak w 1989 roku byliśmy na chwilę przed bankructwem, więc te stery zostały w tym pikującym samolocie przekazane. Nie wiem, o jakichś tam przewrotach rozmawiamy. Tak teraz również zmierzamy do gigantycznej inflacji, wzrostu długu publicznego i wielu, wielu rzeczy. Dług publiczny rośnie na wszystkich. Mówią. I Polski Ład po prostu musiał przejść, bo jest to grabież.
Mnie oczywiście irytuje chaos, bo jak już się tych swoich obywateli grabi, to należy robić to nie ze szczególnym okrucieństwem, czyli nie powodować im chaosu i nie powodować wokół tego zamieszania. Po prostu zróbmy to tak, jak zrobiła poprzednia partia rządząca. Cyk, jeden strzał, bo potrzebujemy OFE, tak? I to jest okej. W sensie to jest taka grabież, to ja rozumiem, bo nie ma przynajmniej, nie było przynajmniej reklam pod tytułem zabieramy ci OFE, nie? A tutaj jest jeszcze trzeba reklamować nowe. Za dziesiątki milionów złotych. Natomiast działająca w chaosie, jak ja to nazywam, kartonowa autokracja, która w dużej mierze zbudowała to państwo z kartonu i to państwo nie radzi sobie z żadnym specjalnym problemem. Jeden minister mówił, że to państwo jest z kartonu, to rozumiem, że przejęło i kontynuuje. No jest ten karton dzisiaj jest taki bardzo podmokły. I zasada Polskiego Ładu jest bardzo prosta. Ja powiedziałem neobolszewizm, bo to jest nic innego jak neobolszewizm. Tu chodzi o bardzo prostą rzecz, tak? Tu chodzi o to, żeby elektorat, który w większości głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, miał wrażenie, że jemu się wiedzie teraz lepiej i został jakby doceniony w Polskim Ładzie, a elektorat, który i tak na PiS w większości nie głosuje, takiego wrażenia nie posiada. Czy to się udało? I nie to nie udało się, poniosło to klęskę i dlatego rozporządzeniem trzeba łatać szybko tę dziurę, no bo jeżeli emeryci, którzy słyszą w telewizji publicznej i w mediach rządowych oraz widzą na ulicach, w reklamach i tak dalej przez cały czas, przez wiele tygodni informacje, że dostaną więcej, że będą mieli więcej, że zyskają i w tej grupie są i przychodzi ta pierwsza emerytura, tak jak w przypadku ludzi, których ja znam i ona jest niższa o 30 albo 40 zł, niedużo, ale niższa niż była miesiąc temu, no to wtedy nawet oni mówią, no chyba ktoś nas opicował, tak? Nie, no ale chyba to, ktoś nas okłamał. Tak? Nie ma sensu w ogóle rozmawiać o założeniach, czy o... Mamy system podatkowy, który w Europie jest jeszcze w miarę niski. Tak? W porównaniu z Francją, stawki podatkowe. Ale poziom skomplikowania jest w czołówce. To, że trzeba płacić podatki, to jest dla nas wszystkich oczywiste. Jest. To, że socjalistyczne partie, które utrzymują się od lat przy władzy, te podatki podnoszą, też oczywiste. No, tutaj nie wydarzyło się nic zaskakującego. Zaskakujące jest tylko to, że dzieje się to w takim chaosie, gdzie ktoś po prostu rozporządzeniem zmienia ustawę, która przechodziła z cienką większością parlamentarną. Tak, a była reklamowana z pół roku. I to jest problem dla nas przedsiębiorców, z naszego punktu widzenia. Rozmawiamy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy do osób fizycznych działa w ten sposób, że nasi współpracownicy przekazują nam przekazują nam podatek dochodowy, tak, który my płacimy do. My pomagamy im go wyliczyć. Oni potem w deklaracji podatkowej rocznej rozliczają te wyliczenia. I teraz sytuacja jest taka, że jeżeli my nie zapłacimy należnej wielkości podatku dochodowego, którą deklarujemy, jesteśmy przestępcami, ponieważ nasi współpracownicy powierzyli nam gotówkę, a my tak dalej, tak dalej. No i z tego co pamiętam, tam jest zagrożenie karą więzienia za niewpłacanie pieniędzy współpracownikom. I to powoduje chaos, gdzie my mamy kolejną wielką otwartą przestrzeń jako przedsiębiorcy do tego, żeby siedzieć cicho, bać się ewentualnej kontroli, która potem fakultatywnie będzie oceniała wyższość poszczególnych przepisów nad sobą. Tak. I będzie mówiła, czy słuchać na przykład problem Urzędu Skarbowego ministra, czy czytać ustawę. Płacimy koszt politycznego przełożenia wajchy, które po 6 latach wyprania trochę tej władzy jednak i zużycia. Każda władza się zużywa, ta też. Kiedy politycy czują, że władza się zużywa, chcą dokonać jakiegoś nowego otwarcia czy jakiejś nowej koncepcji, które to nowe otwarcie miałoby spowodować wrażenie jakiejś nowości. No i tak to się skończyło, tak? Totalna fuszerka, no, amatorka, dyletancja. No, oczywiście. A rozporządzenie jest po ja to, uważam, żeby że ratować to, co można uratować. Ja uważam, że trzeba uczyć się od lepszych. Jeżeli porównuję grabież OFE Platformy Obywatelskiej z grabieżą w Nowym Ładzie, to naprawdę darzę Platformę szacunkiem. To była jedna zmiana, jedna interpretacja Sądu Najwyższego.
No to tam Trybunału, jest, ale to jest... Czyli, przepraszam, ale to jest odpowiedziałem twoja, sądu ostatecznego? Najwyższego. Nie, oczywiście, że mówię to sarkastycznie. Dla mnie jakby grabież jest grabież. No, nie, no Mikołaj, nie, no, znasz mnie, no przecież się nie cieszyłem. No, ale nie każdy cię zna. No. No, głosowałem, ale się nie cieszyłem. Słuchajcie, przekroczyliśmy, nie, myślę, tak, godzinę. Przekroczyliśmy czas tutaj. Ja kończąc, do zastanowienia się słuchaczom, bo pamiętam na przełomie XVIII i XIX wieku Alexis de Tocqueville napisał książkę o demokracji w Ameryce i on tam, jest taka sławna sentencja powtarzana wiele razy w mediach, on tam przewidział, że demokracja w Ameryce się skończy wtedy, kiedy rząd zorientuje się, że jest w stanie przekupić obywateli za ich własne pieniądze. I to do zastanowienia się, czy... No, ale nie miał wyobraźni za dużej, bo teraz nie. Rząd przekupuje nie za ich własne pieniądze, tylko za dług, który mają do spłacenia w przyszłości. Także nie był... No, mistyka finansów jeszcze wtedy nie była tak znana. To znana. No i przekupuje pewną opowieścią. Pewną narrację. Nie przewidział też potęgi PR. Tak, no, zdanie końcowe? Polecamy. Wszyscy końcowe. Wiemy, że żeby Polska się rozwijała, trzeba płacić podatki, ale po prostu przedstawcie proste zasady. Ale z drugiej strony wszyscy pamiętajmy przy urnach wyborczych nie o tym, co nam Facebook poda tamtego dnia, tylko o tym, co czasie, się wydarzyło przez cały... Co się wydarzyło i pamiętajcie, że nikt nie da wam tyle, ile ja wam mogę obiecać. Co, zgadzamy się w tym, na tej końcówce? W 100%. O, czyli chcę czy po prostu ręka kończyć. Będzie jak kiedyś? Nie chcę kończyć. Dobra. Finalizujemy. Dobra, bardzo dziękujemy. Zachęcamy do komentowania i zapraszamy za tydzień. Dziękujemy. Dziękujemy.